kolorowych. I tak jest właśnie z Rudą Walaskiem. Już za chwilę tutaj podjedzie Ruda Walasek. Proszę Państwa, ośmiokrotny mistrz jeszcze Czechosłowacji w autokrosie i na swoim historycznym samochodzie. Mistrz Czechosłowacji z lat 80. wielokrotnie plasował się w czołówce europejskiej. Samochód, którym jeździł, a jak Państwo widzą, jeździ do tej pory, zbudowany jest na bazie silnika Forda V6, a ciekawostką jest skrzynia biegów od Tatry, starej czeskiej Tatry. Ruda Walasek w swoim historycznym pojeździe. Ruda, zapraszam na rundę honorową. Zgodnie z wymaganiami Europejskiej Federacji Motorowej, rajdy autokrosu swego czasu cieszyły się dużą popularnością. Teraz zdobył przewagę motocross, ale tak również jeździło się właśnie tymi samochodami po Wernerach. Ruda Walasek. Proszę Państwa, wracamy do...